Teraz przeskoczymy do trochę luźniejszego tematu. Co panią skłoniło, aby opublikować wpis o celebrytkach na Zanzibarze? No chyba jest napisane, co uważam, że to jest po prostu lekko słabe chwalić się wakacjami, które funduje, zdaje się, jakiś hotelarz o nieszczególnie dobrej przeszłości. Tak mi się wydaje. Nasze polskie celebrytki lubią się obrażać. Czy nie ma pani takiego z tyłu głowy, że obrażą się, nie będą chciały grać w rzeczach, które pani napisze? Jakoś będę musiała to przeżyć. Czyli pani zupełnie się tym nie przyjmuje? Absolutnie nie. Zwróciła pani tę uwagę, że barter jest żenujący. Dlaczego? Znaczy, ja uważam, że chyba jest stać na to, żeby pojechać za własne pieniądze, nie? Jak pan sądzi? Nie, no jak najbardziej, tylko teraz wszystko stoi tym barterem, że tak naprawdę to jest najpopularniejsza wymiana w dzisiejszym świecie. Może tak, ale może jednak nie wszyscy tak robią. I ja osobiście uważam, że pokazywanie tego i takie absolutnie jawne właśnie przyznawanie się do tego, że gdzieś się na wakacje przewiozło za darmo czy z dużą zniżką, jest po prostu słabe, kurde. No po prostu nie wszyscy to robią jednak. Może barter jest popularny, ale nie zobaczy pan w takich barterowych wiadomościach niektórych aktorów. To prawda.